Witajcie kochani, dzisiejszy vlog ma dzień 16, rozpoczynamy w Tiki Maxie. A przyjechałam tutaj ze względu na to, że moja mama musiała sobie tutaj coś kupić, dokładnie nie wiem jeszcze co, ale mówiła, że musi coś sobie upatrzyła w internecie i tutaj on jest, to jest dostępne, więc idziemy. Słuchajcie, a tutaj znalazłam taką bluzę, ona jest z Calvina Kleina i po bokach ma taką napisy. Sekundka. Czekajcie, spróbuję wam pokazać. Calvin Klein jeans. Słuchajcie, w kamerze ona wygląda na taką pomarańczową, ale ona na żywo ma taki kolor jak wino, takie grzane wino. I już cenę to wam pokażę, ile ona kosztuje. Mam ją na rękawie. Kosztuje ona 30 funtów. Ogólnie bardzo dużo bluz jest tutaj, które są fajne i kosztują po 30 funtów. To jest znalazłam też z taką z Diesel. Ogólnie bardzo dużo rzeczy jest tutaj Diesla. Chyba mieli jakąś dostawę czy coś w tym stylu. Jest ona z takiego fajnego bawełnianego materiału. A cena to standardowe 29,99, czyli 30 funtów. Bardzo mi się podoba, że ten napis jest wyhaftowany. I ona jest w rozmiarze M, ale jest kilka, jest SK, MK, XL i 2XL. Tutaj znalazłam również taką bomberkę, to nie jest już bluza, tylko taka cienka kurteczka z Tommy'ego, z Tommy Hilfiger i bardzo mi się ona podoba, bo ogólnie bardzo jest fajnie wykonana. Tutaj mamy w środku taką, tutaj mamy taką siateczkę. Ona jest w rozmiarze L i na mnie ona będzie trochę za duża, bo już noszę rozmiar S. Jest ona zrobiona z takiego śliskiego materiału. Ogólnie wam tej ceny z Tommy'ego Hilfigera, tej bomberki nie pokazałam, bo ona była odcięta i nie wiem o co chodzi, ale domyślałam, że jakieś 5 dych kosztowała, bo na 3 dychy to nie wyglądało. Słuchajcie, znalazłam buty Calvina Kleina i one są bardzo ładne, kosztują 25 funtów, ale oczywiście kiedy są ładne buty, to ja zawsze mam takiego pecha i jest rozmiar 4, a ja noszę 5, więc no słabo, ale może znajdę jeszcze takie tylko w rozmiarze 5. Słuchajcie, ja już pokazuję wam chyba drugi czy trzeci raz te buty, ale one są tak ładne, to są buty z Guessa. To są buty z Guessa, mają rozmiar 4, czekajcie, to jest rozmiar 4, szukam metki. Kosztują one 35 funtów i wyglądają tak, z tym holograficznym naciskiem. Tutaj również znalazłam takie tenisówki, nie znam tej projektantki Vanessa Wu, jeśli ją znacie to napiszcie mi. To jest już rozmiar 5, więc jest połowa sukcesów. Wyglądają one tak, są bardzo ładne. A kosztują one 25 funtów. Znalazłam również takie baleriny, które... To są baleriny w takim delikatnym obcasie. I to są również z firmy... Visa? No nie przeczytam tej firmy, bo już nie dam rady. Ale wyglądają one tak i mogą... Wydaje mi się, że jakieś fajne uczucie, typu chrzciny, czy jakieś wesele, czy święta, to fajnie one będą wyglądały i kosztują one 13 funtów. I jest to rozmiar 5. Słuchajcie, popatrzcie, jakie śliczne anioły to są jako prezent, jako dekoracje świąteczne. Bardzo mi się one podobają. Słuchajcie, znalazłam tutaj taką bluzę Diesel i ona jest, już wam mówię, w cenie 30 funtów. Może nawet jest ładna, ale widziałam ładniejsze. Okay, ja już jakiś czas temu wróciłam do domu. Słuchajcie, trochę zgłodniałam, więc dlatego moja mama przygotowała mi taką zapiekankę z boczku, makaron, serem i grzankami, dlatego zaraz wam to pokażę.
Okej, kochani, ja jestem już najedzona i teraz postanowiłam, że pokażę wam what's in my phone. Mój telefon to jest Samsung Galaxy Note 10 Plus, więc pokażę wam, co jest w środku. Okej, kochani, więc po odpaleniu mojego telefonu wygląda to tak. Tapeta to są bohaterowie mojego ulubionego serialu i jest to z kopyta. Odpalamy. Pierwsza strona to jest strona, która jest automatycznie wbudowana w telefon. I mamy tutaj Office Mobile, akurat ja to sama zainstalowałam, ale w ogóle z tego nie korzystam. Dyktafon, dwa rodzaje zdjęć, dwa rodzaje galerii, ja z obydwu korzystam. Kalendarz, kalkulator, zegar, mogę wam pokazać jakie mam czasy, które akurat mnie interesują. Czyli Chicago, Ateny, Rio de Janeiro, Sofia, Warszawa, Buenos Aires i Londyn. Moje pliki z plików praktycznie nie korzystam. Samsung Global, ale właściwie nie mam nawet konta tutaj założonego. Chyba zaraz to skasuję. Później mam dwa rodzaje sklepów. Sklep Play oraz Galaxy Story. Ja z obydwu korzystam, ale raczej wolę sklep Play. Dysk. Czasami na dysku trzymam jakieś pliki, ale to rzadko się zdarza. Galaxy Watch. A chodzi o to, kiedy macie w iPhone'ie zainstalowanego Apple Watcha, to macie w telefonie taką aplikację. Tutaj w Samsungu jest podobnie. Ja akurat nie mam Galaxy Watcha, mam Apple Watcha, ale to mi nie przeszkadza. Internet to jest coś podobnego jak w iPhone'ie Safari. Aparat, ustawienia, mail. Maila mam dlatego, maila, a dokładnie Gmaila mam założonego ze względu na mój YouTube, na sprawy YouTube'owe, wiadomości, kontakty i telefon. Teraz przechodzimy do strony, którą sama już zaprojektowałam. A mamy tutaj mianowicie YouTube. Mój kanał, czyli Sofia World. Muszę sobie wejść i po prostu obczaić, co mam na moich playlistach. Później mam Allegro. Na Allegro czasami coś kupuję, ale to rzadko się zdarza. Otomoto. Na Otomoto praktycznie rzadko kiedy wchodzę, ale no mam zainstalowane. OLX, bardzo podobny jak do Allegro. Instagram. Ja nie mam Facebooka, ani nie mam Messengera. A nie mam go dlatego, ponieważ ja z tego nie korzystam i nie jest mi potrzebne. Ale Instagrama mam, ponieważ mam moje konto Sofia World i jest ono mi potrzebne do tego, na moje sprawy YouTube'owe. Mogę tutaj wrzucać wam po prostu częściej relacje i zdjęcia i mieć z wami kontakt. Wizard do sprawdzania różnych biletów, tak samo podobnie jak Ryanair. Snapchat, Snapchata rzadko kiedy używam, ponieważ kontaktuję się tylko z moją kuzynką. TikToka, kiedyś miałam TikToka publicznego, ale teraz już go nie mam. Mam po prostu do oglądania sobie jakichś śmiesznych TikToków. eBay, taka angielska wersja Allegro, o tak. Samsung Notes jest bardzo fajna aplikacja, za chwilę wam pokażę, o co z nią chodzi, ale to już na koniec. Ryanair, podobnie tak jak Wizzair do sprawdzania różnych biletów. Moja wyszukiwarka, czyli Google, Booking do zarezerwowania różnych hoteli i sprawdzania. Podobnie tak samo jak Trivago. Mapy, GPS, często się przydaje. Old Translator, czyli po prostu tłumacz, tak samo jak standardowy tłumacz, który jest chyba wbudowany. Nie, chyba ten tłumacz akurat nie jest wbudowany, ale to są dwa rodzaje tłumacza. Spotify, tutaj często czegoś słucham. Na przykład przy nauce, bardzo nauka mi pomaga przy nauce. Skype, ja mam Skype'a założonego, ponieważ moje korepetycje z języka polskiego odbywają się przez Skype'a, ale będę musiała chyba mieć jeszcze więcej tych korepetycji, dlatego Skype jest mi do tego potrzebny. I teraz mam zakładkę YouTube itp. I to są wszystkie aplikacje związane z YouTube'em. Mam na przykład mój stary edytor filmów, czyli YouCute. Później mam Video Show, z tego jeszcze nie korzystałam. InstaSuite Rainbow to jest aplikacja, gdzie macie więcej filtrów na Instagrama. YouTube Studio to jest aplikacja stworzona dla twórców. Tutaj możecie sobie sprawdzić statystyki waszego kanału. PixArt, w tej aplikacji najczęściej robię miniaturki na mój YouTube. Pixalob, bardzo fajna to jest funkcja ruszania się zdjęć, więc to mi się w niej bardzo podoba. Bitmoji, a Bitmoji jest mi potrzebne dlatego, żeby na Snapchacie zrobić swojego awatara. Shazam to jest aplikacja do rozpoznawania piosenek, jeśli nie znacie tytułu. To tak, więc do tego służy nam aplikacja ScreenBees i to jest po prostu elektroniczna forma waszego papierowego dziennika. Następnie mam aplikację Google Ziemia. Chodzi tutaj o to, że mamy całą planetę Ziemia i to jest bardzo fajne, bo działa bez internetu. Nawet jeśli nie macie internetu, to możecie sobie sprawdzić dowolne miejsce, które was interesuje.
Zatem mam WordBeat i to jest WordBeat angielski. Wiem, że jeszcze jest niemiecki, ale ja mam akurat wersję angielską. Chodzi w tej aplikacji o to, przy każdym włączeniu telefonu wyświetla wam się słówko. Słówko po angielsku i wy ją zapamiętujecie, więc no nie zawsze działa, ale fajnie bym przynajmniej mieć taką aplikację. Babele to jest podobna aplikacja do WordBeat, tylko że tutaj trzeba już wejść i wykonać lekcje, więc nie zawsze się chce, więc WordBeat raczej jest lepszą aplikacją. Następnie mam Best Words, a chodzi tutaj o to, że po prostu jest taki... tutaj mamy... Do końca jeszcze nie wiem, o co chodzi z tą aplikacją, ale ją mam. Następnie mamy folder zakupy i tutaj już ten folder ja całkowicie rozumiem, ponieważ chodzi tutaj o to, że mam różne aplikacje typu Same Quizy, czy Zalando, czy Hebe, na przykład AliExpress, bardzo fajna aplikacja, gdzie możecie tanio znaleźć różne fajne gadżety, więc polecam wam właśnie aplikację AliExpress i Yum, a na Yum ustawiacie sobie kraj i wyświetla wam się to w walutach, więc to jest bardzo fajne i możecie to znaleźć we wszystkich kategoriach, które was interesują, produkty w bardzo fajnych cenach. Następnie mam Tasty. Tasty to jest aplikacja, do której ja wchodzę, kiedy jestem najedzona, bo jeśli wejdę tam głodna, to od razu chce mi się jeść, ponieważ to są tak fajnie podane różne dania, że od razu człowiek robi się głodny. Więc nie polecam je tam wchodzić, kiedy jesteście głodni. Tutaj mogę wam pokazać moje przepisy, które mnie interesują. I to są takie bułeczki. Oraz taki makaron. To akurat moja mama zapamiętała. Ale mi też się bardzo podoba ten przepis, dlatego może kiedyś to wykonam i wam to pokażę. Ja sobie mam aplikację HM. W HM często sprawdzam, czy po prostu są ubrania, które mnie interesują. Na przykład wejdźmy sobie na bluzy. Więc często możemy sobie po prostu. Często ja wchodzę i sprawdzam tutaj rzeczy, które chcę kupić stacjonarnie. A nie chcę mi się, wiecie, jechać i sprawdzać w sklepie, więc po prostu wyjmuję telefon i sprawdzam to przez telefon. I podobnie jest z Hebe. Hebe często, właściwie Hebe nie wiem, po co mam zainstalowane, ponieważ chyba mam blisko domu i mogę się przejść, no ale mi się przeważnie nie chce, więc robię to przez telefon. I tutaj mam różne gazetki i oczywiście mamy wszystkie produkty, które są dostępne w Hebe. Zalando to jest aplikacja, do której możecie kupić firmowe rzeczy w niskich cenach, co jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne i ja tutaj często wchodzę i coś kupuję. Tutaj są zarówno ubrania, jak i kosmetyki, jak widzicie. Następnie są same quizy. Wiecie, że ja quizy uwielbiam. I właśnie takie quizy tutaj mamy. I to są wszystkie quizy, jakie zostały stworzone w jednej aplikacji. Nie musicie szukać po całym Google samych quizów, tylko macie to w jednym miejscu. Następnie dos.pl i to jest po prostu apteka. Ja tutaj najczęściej sprawdzam kosmetyki Wianek. Bo chyba aplikacji Wianek nie ma, chociaż jeśli jest, to mi napiszcie, bo jestem ciekawa i chętnie ją zainstaluję. Ale apteka. I ostatnia rzecz z foldera zakupy to są. To jest Rossmann. Dany fragment, tylko ja też mam. Na tym mam Christmas tapeta. I tutaj mam po prostu tapety świąteczne, które mi się akurat podobają. I jedna gra, którą ja używam i nie używam tej animacji w tym, to jest gra Oscara. Która się wykorzystuje, to też nie jest niestety. Ale to jest jedyna gra, którą ja używam i to jest Dolly Mad Joy. Chodzi o to, ja pozwolę sobie wyjąć rysik SN. Tak wygląda w ogóle, jak wyjmiecie rysik SN. I po prostu sobie tworzycie różne mandale, a mandale to są takie rysunki. Ja czasami się nie mam co robić, po prostu sobie tak rysuję. To również nie jest konfiguracja. Kolor. Kolor tła, o tak.
fajne i po prostu można sobie fajnie spędzić czas. Play, ja nie rozumiem, po co ja trzymam play, ponieważ ja tego nie, ja nie używam z tego, nie używam tego, ale moi rodzice mówią, że to jest do czegoś potrzebne, więc po prostu trzymam. I ostatnia aplikacja, czyli Animal Hospital. Ja tego nigdy w życiu nie wchodziłam i nie sprawdzałam, ale domyślam, że jest to jakiś szpital z zwierząt. I teraz pokażę wam, o co chodzi w Samsung News. Kiedy wchodzę na Samsung News, wkładacie rysik SPN, wyjmujecie go, wyszukam wam taki ekran. Możecie sobie napisać jakąś notatkę, na przykład kup coś tam, tak? I później zapisujemy tą notatkę. Wchodzimy do Samsung Notes i tam tą notatkę mamy. Więc to jest taka przechowywanie notatek. To jest taka przechowywanie notatek. Tak, moi kochani, skończyliśmy z naszymi aplikacjami. I okej, kochani, kończymy dzisiejszy vlogmas. Słuchajcie, mojego dużego Mikołaja już ze mną nie ma, ponieważ pojechał do Polski, ale został ze mną taki mały Mikołajek i on dzisiaj to on jest moim pomocnikiem w otwieraniu kalendarzy adwentowych. Więc ogólnie zbijem, jakby kogoś się interesowało. Więc zaczynam od kalendarza Mrs. Roxy. Otwieramy. Już mało zostało tych kur w ogóle. I dzisiaj może weźmiemy tą... I tak wygląda dzisiejsza kula, jest standardowa gwiazdka. Jeśli chcecie, żebym ja ciągle otwierała ten kalendarz Mrs. Roxy, chociaż nie... Więc tak, kończymy z kalendarzem Mrs. Roxy, dzisiejsza kula wygląda tak. Teraz kalendarz Reese. Dzisiaj mamy numerek 16. 16? Czy 15? Nie, chyba 16, sorry, pomyliłam się. Więc otwieramy. I dzisiaj mamy muffinkę z czekoladą mleczną. Ogólnie na początku tego kalendarza jakoś łatwiej się otwierał te muffinki, wyjmował te muffinki. Teraz jakoś ciężej. Ale mamy muffinkę z białą czekoladą, więc ją oddam mojej mamie lub tacie, bo ja jej nie lubię. Okej, okay, i teraz ostatni kalendarz, kalendarz Dairy Milk i numerek 16. Tutaj mam numerek 16. Słuchajcie, ile nie wiem, mam nikogo. Chyba 12. Albo nie, więcej. No nie wiem, ale w okienku 16 mamy napisane How many reindeer does Santa have? Ile liferów ma Mikołaj? Słuchajcie, ja nie mam pojęcia. 12? Chyba jakoś tak. Ale ja najbardziej lubię Rudolfa. Tego nie zapamiętałam. Ale otwieramy i dzisiaj zjemy czekoladę. Zakład, że będzie łoś albo coś podobnego z reniferem. Nie, nie będzie łosia. Jest to elf. I tak, kochani, kończymy numerek 16. Kończymy vlogmas dzień 16. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy vlogmas. Zostawiajcie łapki w górę, suby oraz nie zapomnijcie o Instagramie. A ja się już z wami żegnam. Na kawę!